Lekcja pod tytułem Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Typowe zadanie w tym temacie jest następujące, że 3% pewnej liczby to 9. Jaka to liczba? Jak to zrobić? Takie zadanie. No zobacz, wiemy, że to są 3%. W takim razie pierwszy krok, policzmy, jaką wartość ma 1%. Skoro to są 3%, to jak 9 podzielimy na 3, czyli to naszą liczbę, 9 podzielić na 3, to dowiemy się, ile to jest 1%. No to ile nam tu wyjdzie? 3. Czyli 1% jest równe 3. No to teraz mnożymy przez 100 i już się dowiemy, ile to jest 100%, czyli cała liczba. 3 razy 100 równa się 300. I to jest nasza odpowiedź. Czyli najpierw musimy obliczyć 1%, dzieląc liczbę przez liczbę procent, a później mnożymy przez 100. Ot i cała tajemnica. Można by to nawet krócej zapisać, gimnazjaliści to tak zapisują, że liczbę podziel przez liczbę procent i pomnóż przez 100. O, w jednym działaniu to tak można zapisać. No ale my może aż tak się nie wysilajmy. Pamiętaj, najpierw liczymy 1%, a później wynik mnożymy przez 100. Przećwiczmy to sobie jeszcze na trzech zadankach. Na przykład takie. Znajdź liczbę, której 15% to 45. No to najpierw liczymy 1%, czyli 45 dzielimy przez liczbę procent, czyli podzielić na 15. To jest akurat ładne 3. I teraz drugi krok. Wynik mnożymy przez 100. Razy 100 równa się 300. I to jest ta właśnie szukana liczba. Następne zadanie. 1% pieniędzy w portfelu to 7 zł. Ile jest pieniędzy w portfelu? Zauważ, tu od razu wiemy, ile to jest 1%, więc nie trzeba wykonywać tego pierwszego kroku, bo już wiemy, ile to jest 1%. Wykonujemy tylko drugi krok, czyli mnożymy przez 100. A więc od razu te 7 zł mnożymy przez 100 i wiemy, że to jest 700 zł. Tyle pieniędzy jest w portfelu. I teraz ostatnie zadanie, takie trochę trudniejsze. W stadzie jest 20 owiec, natomiast 95% stada to barany, bo w stadzie są i barany, i owce. I takie jest pytanie, ile owiec i ile baranów liczy to stado? No, od razu na pierwsze pytanie znamy odpowiedź z treści. 20 owiec jest w stadzie, prawda? Natomiast jak z baranami? No, cóż wiemy? Skoro 95% stada to są barany, a całe stado to jest 100%, to jak od 100% odejmę te 95%, czyli procent baranów, to dostanę procent owiec. 100 odjąć 95 to jest 5%. A więc owiec jest 5%. Czyli znowu mamy typowe takie zadanie. O, jak tutaj, znajdź liczbę, której w naszym wypadku 5% jest równe ile? 20. Czyli znajdź liczbę, której 5% jest równe 20. Bo 5% to są owce, a ich jest 20. No to wykonujemy to samo, co poprzednio. Liczbę owiec dzielimy przez liczbę procent. 20 podzielić na 5 to jest 4. I wynik mnożymy przez 100 i to jest 400, a więc wszystkich zwierzątek jest 400. W takim razie ile jest baranów? No od 400 trzeba odjąć 20 owiec i wychodzi nam 380. Odpowiedź jest gotowa. A więc owiec 20, a baranów 380. No a przy okazji wiemy też, ile całe stado miało. 400 sztuk zwierzątek. To było trudniejsze zadanie, natomiast najważniejsze, zapamiętaj to, żeby policzyć procent z pewnej liczby, tą liczbę dzielimy przez liczbę procent, a następnie mnożymy przez 100. I koniec lekcji.